Jesteśmy po kolejnej edycji Smaków Wielkanocnych, Festiwal Smaków Wielkanocnych. Szanowni Państwo, tak jak pewnie z tej relacji będzie można zauważyć, coraz więcej osób się garnie do uczestnictwa w tych festiwalach smaków, zarówno wielkanocnych, jak i bożonarodzeniowych. Dzisiaj było bardzo wielu uczestników i widać, że z roku na rok przybywa ich. Co znaczy, że impreza jest popularna, sprawia satysfakcję i przyciąga coraz więcej chętnych, którzy przygotowują różne dania tradycyjne, wielkanocne, ale i nie tylko, ponieważ różne były dzisiaj na tym stole wielkanocnym przy smaku. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przygotowali potrawy i tym, którzy przyszli je skosztować. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejsze spotkanie bardzo nas cieszy. Ponad 100 osób, które przyszły ze swoimi przepysznymi potrawami, nalewkami, ciastami. Blisko 11 wystawców, wśród których były koła gospodyń wiejskich, firmy, a także przedstawiciele innych instytucji, które chciały w dniu dzisiejszym być tutaj z nami, zaprezentować się, pokazać, iż na co dzień również działają dla swojej społeczności, właśnie między innymi również uczestnicząc i reprezentując te miejscowości w takich wydarzeniach jak Festiwal Przysmaku Wielkanocnego tu w Nowym Stawie. Komisja miała nie lada zadanie, mianowicie były dwie komisje, jedna oceniała ciasta i nalewki, druga oceniała potrawy. Jak zresztą sami wspomnieli na scenie, no bardzo trudne zadanie, wiele przepysznych potraw, wiele przepysznych ciast, nalewek, no nie mają zawsze łatwego zadania, aby wybrać tą jedyną, najbardziej smakującą. Udało się, wręczyliśmy nagrody laureatom, co cieszy oczywiście nas jako organizatorów bardzo fakt, że wśród tych wszystkich uczestników, którzy przygotowują swoje potrawy, są też młode osoby, które coraz częściej odważnie podchodzą na tego typu spotkania, prezentują swoje umiejętności kulinarne i w dniu dzisiejszym mieliśmy właśnie tego efekt. Podczas wyboru potrawy publiczności został wybrany młody chłopak, który wygrał wedle głosów wszystkich tutaj uczestników naszego festiwalu, z czego się bardzo cieszymy, bo widzimy, że w młodym narodzie ten duch do gotowania jednak wzmaga się i jest taką fajną pasją, którą mogą tutaj u nas pokazać. Mogliśmy też oglądać przepiękne występy sekcji nowostawskiej, która na co dzień pracuje przy Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki, zarówno taneczną, wokalną, jak i sekcję wokalną działającą przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Dziękujemy wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie, że zdecydowali się te czwartkowe popołudnie spędzić tutaj z nami w Nowym Stawie i razem tworzyć niesamowite, magiczne spotkanie przed tymi wspaniałymi świętami Wielkiej Nocy. Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy wszystkim życzę zdrowia, szczęścia, aby te święta były chwilą, gdzie można się wspólnie, w gronie najbliższych, rodziny szczególnie, spotkać przy śniadaniu wielkanocnym. Wesołego Alleluja! Szanowni Państwo, w związku, iż można powiedzieć już dużymi krokami święta zbliżają się do nas, chciałbym z tego miejsca w imieniu swoim własnym, a także w imieniu wszystkich pracowników Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki życzyć Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, abyście Państwo podczas tych świąt znaleźli troszeczkę czasu wolnego dla siebie, swojej rodziny, w wytchnieniu, spędzając czas wspólnie przy rodzinnym stole. Życzę Państwu świąt radosnych, pełnych optymizmu i co najważniejsze, spokojnych. No i naturalnie zdrowych, bo dzisiaj zdrowie jest najważniejsze. Dziękując za uczestnictwo w naszych wydarzeniach nowostawskich, z tego miejsca pragnę bardzo, ale to bardzo gorąco zaprosić na wszystkie wydarzenia, które planujemy zorganizować dla Państwa w tym sezonie, a będzie się na pewno działo. Wszystkiego dobrego.